Bitcoin.pl. Największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku analizy rynków. Rynków, które to Wy zaproponowaliście w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami. Tak więc jeżeli już teraz chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się notowaniem jakichś konkretnych coinów, to dajcie proszę znać w komentarzu pod tym dzisiejszym odcinkiem. Ja nazywam się Arek Jóźwiak i zapraszam oczywiście w imieniu własnym oraz w imieniu naszego partnera, czyli platformy Skyrocket. Platformy będącej oficjalnym brokerem giełdy Binance i platformy, która dzięki współpracy z firmą Exeria umożliwia nam handel kryptowalut również przy pomocy automatycznych botów. My bez zbędnego gadania przejdźmy oczywiście do tego, co dziś najważniejsze, więc do analizy. No i w odróżnieniu do materiałów chociażby trzech ostatnich, ten dzisiejszy zapowiada się, że będzie zdecydowanie krótszy. Wy to już widzicie, ile on tak naprawdę trwa. Natomiast biorąc pod uwagę, że zbyt wiele w globalnej gospodarce się nie zmieniło, jeżeli chodzi o kwestie związane z kryzysem bankowym, też jakichś dużych zmian tutaj nie mieliśmy, no to też wydaje mi się, że nie ma potrzeby, aby po raz kolejny rozwodzić się na ten temat. Bardzo obszernie wypowiadałem się na wszystko to, co dzieje się w gospodarce na przestrzeni ostatnich dni i w materiale sprzed tygodnia, z minionego piątku i poniedziałkowym i środowym, naprawdę one były dość długie. Dzisiaj tylko podsumujemy sobie właściwie to, co wydarzyło się na przestrzeni ostatnich dwóch dni, a właściwie dwie konkretne informacje, które nie tyle rzucają całkowicie nowe światło na sytuację w gospodarce czy na kryzys bankowy, bo o tym przede wszystkim tutaj mówię, ale wydaje mi się, że z punktu widzenia inwestora mogą to być informacje dość istotne, bo pokazują one tak naprawdę, co w głowie mają decydenci polityczni. Zacznijmy od początku, bo w ostatnim czasie mówiło się w ogóle dość sporo na temat problemów Credit Suisse, szwajcarskiego kredytodawcy, i to był bank, który jest dość spory, jakby nie patrzeć, jest dość spory, chyba drugi największy szwajcarski bank, który ustępuje tylko UBS. I teraz jest to bank, którego kondycja nie była najlepsza. Powiedzmy sobie wprost, nie było tutaj najlepiej. Natomiast jest to też bank, który dostał dość spore wsparcie, bo od szwajcarskiego banku narodowego dostał 54 miliardy dolarów w formie pożyczki i to uspokoiło dość mocno nastroje na rynkach, w efekcie czego notowania samego banku wzrosły w trakcie czwartkowego handlu o ponad 19%, więc dość sporo. Oczywiście to dalej nie oznacza, że wszystkie straty chociażby z środowej wyprzedaży zostały tutaj zanegowane, ale jednak wzrost w ciągu jednej sesji o 19% jest zauważalny. I druga sytuacja, wydaje mi się, że też dość istotna, dotycząca zdecydowanie mniejszego banku, bo banku First Republic Bank, i to jest bank amerykański z siedzibą w San Francisco, bank, który również mierzył się z problemami płynnościowymi, i to jest bank, który również dostał wsparcie. W tym przypadku jest to kwota 30 miliardów dolarów i to, na co warto zwrócić uwagę, to kto podpisał się tak naprawdę pod tym wsparciem dla tego banku z San Francisco, a mianowicie jedną z osób, która się pod tym podpisała, jest Janet Yellen, czyli była prezes Rezerwy Federalnej, obecnie sekretarz skarbu Stanów Zjednoczonych. Natomiast ciekawe jest to, że jeszcze w poprzednim tygodniu ona zaznaczała, że Stany Zjednoczone nie powinny ratować sektora bankowego, dlatego że był kryzys w 2008 roku i po tamtym kryzysie banki powinny wyciągnąć wnioski, powinny tak prowadzić swoje działalności, żeby do podobnego kryzysu nie doprowadzić. A jeżeli nie wyciągnęły odpowiednich wniosków, no to sorry, muszą zwinąć się z rynku. Tymczasem mamy tutaj jednak pewne wsparcie, które dość mocno uspokoiło nastroje inwestorów, no bo jakby nie patrzeć, widzimy pewną determinację rządzących i też Rezerwy Federalnej, bo inną z osób, które się pod tym wszystkim podpisały, był oczywiście Jeremy Powell, czyli obecny prezes Rezerwy Federalnej, no i jeszcze był też prezes JP Morgan, Jamie Dimon, więc to wsparcie zostało udzielone. No i to gdzieś tak naprawdę łagodzi obawy o to, o czym mówiłem ostatnio, czyli o to, że
część klientów może zacząć przenosić swoje depozyty z mniejszych i średnich banków do tych dużych, bo na wypadek upadku dużego banku rząd będzie bardziej skłonny do ratowania takiej instytucji i jej klientów, natomiast jeżeli upadać miałyby małe banki, no to tutaj rząd może nie być aż tak bardzo przychylny. Mały bank, mało klientów, mała strata, mały problem polityczny również, duży bank, dużo klientów, duża strata, politycznie oczywiście także zdecydowanie większa afera, więc to gdzieś tam napawa optymizmem, że ten kryzys bankowy, który wybuchł przed tygodniem, czy nieco ponad przed tygodniem, nie będzie aż tak poważny, ale oczywiście do jego pełnego zakończenia jeszcze daleka, daleka droga, dlatego że chociażby mamy wciąż kilka kolejnych banków, które również zagrożone są problemami płynnościowymi i upadłością. Natomiast były obawy w ostatnim czasie, że ten kryzys rozleje się ze Stanów Zjednoczonych na globalną gospodarkę i tutaj zarazi dość mocno również Europę. Przykład Credit Suisse pokazuje, że Szwajcaria też trzyma rękę na pulsie, natomiast w dniu wczorajszym, czyli w czwartek, odbyło się posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. Posiedzenie, w trakcie którego oczywiście poznaliśmy decyzję monetarną i tutaj zgodnie z rynkowymi oczekiwaniami EBC, czy Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego, zdecydowała się podnieść wszystkie stopy procentowe o kolejne 50 punktów bazowych. To była decyzja oczekiwana, bo konsensus zakładał, że będzie to podwyżka o 50 punktów bazowych, choć były też głosy mówiące o tym, że być może Europejski Bank Centralny, zważając na problemy w sektorze bankowym, będzie patrzył nieco spokojniej, nie tyle, że od razu zakończy cykl zacieśnienia, ale podniesie stopy procentowe tylko o 25 punktów bazowych, albo wstrzyma się na jedno posiedzenie z dalszym zacieśnianiem. Natomiast tutaj czegoś takiego nie było. Jakie są zmiany? Zmiany są takie, że z treści samego komunikatu zniknął zapis o tym, że Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego zamierza podczas kolejnego posiedzenia podnieść stopy procentowe o kolejne 50 punktów bazowych, a dokładnie taki zapis miał miejsce w komunikacie z poprzedniego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego. Natomiast to, że taki zapis zniknął, nie oznacza, że Europejski Bank Centralny przestaje podnosić stopy procentowe. Na ten moment oczekuje się, że dalej będzie podnosił. Oczywiście być może nie już w tempie 50 punktów bazowych na posiedzenie, bo być może będzie to 25 punktów bazowych i być może ta kolejna podwyżka będzie już ostatnią. Natomiast prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde podczas późniejszej konferencji prasowej wskazała, że Rada Prezesów ma jeszcze całkiem sporo do zrobienia, bo inflacja nie spada tak szybko, jak powinna. I w treści komunikatu czegoś takiego nie doświadczyliśmy, natomiast był tam zapis, że inflacja w strefie euro utrzyma się na zdecydowanie zbyt wysokim poziomie przez zbyt długi czas, więc można tak naprawdę wyciągać pewne wnioski, że to jeszcze nie jest koniec. Do tego poznaliśmy prognozy inflacyjne i prognozy wzrostu gospodarczego w strefie euro, natomiast one są obarczone bardzo, bardzo dużym błędem i dużym ryzykiem, dlatego że są to prognozy, które opracowywane były jeszcze na początku marca, czyli jeszcze przed tak naprawdę wybuchem kryzysu bankowego. Kryzys dość sporo może tutaj namieszać, więc pozostaje pytanie, na ile te prognozy dzisiaj, czy wczoraj, w chwili publikacji właściwie, one były jeszcze aktualne i wiarygodne. Natomiast prezes Europejskiego Banku Centralnego, zresztą cała Rada Prezesów, uznała, że takie prognozy będzie w swoim komunikacie publikować. Zostało tam oczywiście zaznaczone, że one były opracowane na początku marca, no ale mimo wszystko tak to stało to przedstawione. Inflacja ma spadać, ale ten spadek ma przyspieszyć tak naprawdę dopiero w przyszłym roku, więc można oczekiwać, że EBC jeszcze stopy podniesie przynajmniej raz, przynajmniej o 25 punktów bazowych, chyba że sytuacja bankowa w strefie euro również zrobi się bardzo, bardzo poważna. Choć oczywiście, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut, no to tutaj decyzje Europejskiego Banku Centralnego mają marginalne znaczenie, żeby nie powiedzieć żadne, bo właściwie tak naprawdę wszyscy zwracają uwagę na Stany Zjednoczone, na to, co się dzieje w tamtej gospodarce, na dane dotyczące inflacji, rynku pracy, wzrostu gospodarczego i oczywiście decyzje monetarne Rezerwy Federalnej, a Europa, mimo tego, że duża, to jednak dla rynku kryptowalut jest totalnie, totalnie pomijalna. I teraz przechodząc do sytuacji na rynku kryptowalut, widzimy dość spory optymizm w dalszym ciągu. Rynek zatrzymał się oczywiście w okolicy tych, powiedzmy, 25 tysięcy dolarów na chwilę, natomiast już wczoraj mieliśmy dość ładny wzrost, bo wzrost o ponad 700 dolarów i dzisiaj, mimo tego, że mamy tak naprawdę dopiero godziny poranne, Bitcoin już zyskuje kolejne 1000 dolarów. Jeżeli ta zwyżka byłaby kontynuowana i udałoby się zamknąć świecę dzienną wyżej, powyżej tak naprawdę linii tendencji wzrostowej, którą teraz testujemy, ja tą linię mam wyznaczoną
od świecy z 21 września, później mamy druga połowa września, początek października, koniec października, początek listopada były testy. Tutaj widzimy, że z początkiem, czy koniec stycznia, początek lutego były testy, druga połowa lutego były testy i teraz po raz kolejny tą linię tendencji testujemy. Bardzo fajny opór, bardzo ciekawy, techniczny, istotny opór, natomiast jeżeli on zostanie wybity, no to Bitcoin mógłby zmierzać wprost w kierunku 28 500 dolarów, bądź dalej 32 000 dolarów. Więc mimo tego, że mamy kryzys bankowy, mimo tego, że część osób wskazuje wprost, że Stany Zjednoczone zmierzają w kierunku recesji, i tej recesji nie unikną, czyli Rezerwie Federalnej nie uda się tak naprawdę osiągnąć tego, co jest celem, czyli tak zwanego miękkiego lądowania, ta recesja będzie musiała nadejść, no to póki co widzimy, że rynek kryptowalut patrzy na to wszystko bardzo, bardzo optymistycznie. Oczywiście ten pewnego rodzaju optymizm wynikać może też ze zmiany oczekiwań dotyczących dalszego zacieśniania polityki pieniężnej przez amerykańską Rezerwę Federalną. Tego tematu nie będę się jakoś bardzo poruszał, dlatego że będę prawdopodobnie ten temat poruszał bardziej obszernie w przyszłym tygodniu. Prawdopodobnie w poniedziałek, w środę też będziemy o nim mówić, natomiast myślę, że najwięcej czasu poświęcę temu tematowi właśnie w najbliższy poniedziałek. Jeżeli ktoś chciałby dzisiaj posłuchać nieco więcej, to odsyłam do materiału z minionej środy. Tam też ten temat poruszałem. Dzisiaj tylko taka mała wstawka, mała ciekawostka. W pewnym momencie czwartkowej sesji konsensus rynkowy wyceniał, że marcowa podwyżka 100% przez Fed, czyli ta, która zaplanowana jest na przyszły tydzień, będzie ostatnią i później już będziemy mieli tak naprawdę chwilę może oddechu i zaraz cykl obniżek stóp nam się ma rozpocząć. Natomiast sprawdzałem specjalnie jeszcze, jak to wygląda dzisiaj rano i dziś rano oczekuje się, że jednak jeszcze Fed przeprowadzi dwie podwyżki, jedna oczywiście ma mieć miejsce w przyszłym tygodniu o 25 punktów bazowych, kolejne ma mieć miejsce na początku maja również o 25 punktów bazowych i później ma rozpocząć się cykl obniżek stóp procentowych, więc to jest dość pozytywne dla rynku kryptowalut, dlatego że jeszcze do niedawna oczekiwano, iż pierwsze obniżki będą miały miejsce dopiero w marcu przyszłego roku, teraz oczekuje się, że będą one miały miejsce tak naprawdę już za chwilę, więc jak powszechnie wiadomo, obniżki stóp procentowych, luzowanie polityki pieniężnej w naturalny sposób zwiększa płynność na rynku i też zachęca poniekąd do podejmowania większego ryzyka, więc przez to, biorąc pod uwagę, że rynki finansowe patrzą na wszystko z pewnym wyprzedzeniem, no to też to odbicie wzrostowe nie jest jakoś bardzo, bardzo zaskakujące. Oczywiście są ryzyka w dalszym ciągu, no bo nikt nie wie, jak poważny będzie kryzys bankowy, jak długo będzie trwał i jak bardzo ucierpi na tym globalna gospodarka, czy przede wszystkim gospodarka amerykańska. Na ten moment decydenci starają się ratować sytuację jak tylko mogą i naprawdę potężne pieniądze są tam pompowane tylko po to, żeby cały system nam się nie zawalił, nie załamał. Jak będzie finalnie, zobaczymy. Ta niepewność w dalszym ciągu jest, natomiast gdybyśmy mieli kierować się oczekiwaniami dotyczącymi dalszego zacieśnienia polityki przez Rezerwę Federalną, no to w mojej ocenie tak naprawdę sytuacja zaczyna wyglądać coraz bardziej optymistycznie, więc te 28 500 dolarów za Bitcoina wydaje mi się, że jest to jak najbardziej perspektywa bardzo, bardzo realna. Idąc dalej, zerknijmy sobie na Ethereum. W przypadku ETH także pewne odbicie wzrostowe. Tu oczywiście żadnego oporu jeszcze nie wybijamy. Jesteśmy wciąż poniżej i to dość ciekawej konfluencji właściwie oporów gdzieś w wysokości mniej więcej 1780 dolarów, bo tam przebiega nam horyzontalny poziom wyznaczony chociażby na podstawie szczytów z września, połowy września ubiegłego roku, czy też z lipca ubiegłego roku. No i tutaj też ta strefa była testowana, do tego wszystkiego niewiele niżej wypada nam linia tendencji wzrostowej, bardzo ciekawa, wyznaczona od takich lokalnych wierzchołków z 21 stycznia przez te z początku lutego i przez te z połowy lutego. Tutaj widzimy, że te opory też były testowane bardzo ładnie 14 marca. No i tak naprawdę dopiero wyjście powyżej tych 1780 dolarów mogłoby nam napędzać dalszy wzrost w kierunku 2000 dolarów, ewentualnie kolejne opory, no to już by były zdecydowanie wyżej, natomiast na ten moment skupiałbym się tutaj przede wszystkim na barierze 1780 dolarów. I o ile sytuacja na notowaniach Bitcoina i Ethereum w dalszym ciągu wygląda dość optymistycznie, na Bitcoinie nawet jeszcze bardziej optymistycznie, o tyle na notowaniach wielu altcoinów tak dużego optymizmu ja nie dostrzegam, bo widzimy, mamy tutaj przykład Algorand i w tym przypadku mieliśmy tak, wzrost wczoraj o 2%, nieco ponad, wzrost dziś o poranku kolejne 2%, natomiast ta dwudniowy wzrost neguje nam raptem połowę spadków z 15 marca, wtedy rynek spadał dość wyraźnie. Nie odrobiliśmy tego. Bitcoin oczywiście, jak sobie wrócimy do tego wykresu, widzimy, tu spadek był mały, tak naprawdę przedwczoraj. Wczoraj już zanegowaliśmy to z nawiązką, dziś jesteśmy zdecydowanie wyżej. Na Algorand spadek był duży, a odbicie wzrostowe jest
małe. Czyli tak naprawdę tu takiego dużego optymizmu nie mamy. W dalszym ciągu jesteśmy poniżej oporu w wysokości 23 centów i to jest dość ciekawa strefa, bo tak naprawdę dopiero wyjście powyżej 23 centów mogłoby nam napędzać jakieś większe odbicie wzrostowe w kierunku 29 centów albo 30, no bo tu tak naprawdę taką strefę bym kreślił pomiędzy 29 a 30. Mamy z jednej strony horyzontalny poziom wyznaczony na podstawie dwóch ostatnich wierzchołków, z drugiej strony mamy linię tendencji wyznaczoną już od doków tak naprawdę z połowy czerwca ubiegłego roku, więc to wygląda dość ciekawie. Natomiast biorąc pod uwagę, że przed nami weekend, a weekendy zwykle są na rynku kryptowalut nieco spokojniejsze, plus względnie spokojny początek tygodnia pod względem publikacji danych makroekonomicznych, tak naprawdę jeżeli nie przewróci się za chwileczkę żaden kolejny duży bank, albo wokół któregoś dużego banku nie wybuchnie znowu jakaś afera związana z jego problemami i widmo upadku jakiegoś dużego, naprawdę dużego, dużego gracza, to ja obstawiałbym, że najbliższe dni na rynku kryptowalut mogą być dość spokojne, jeżeli chodzi o zmienność, bo wszyscy inwestorzy będą z niecierpliwością czekać na przyszłotygodniowe posiedzenie Rezerwy Federalnej. W środę wieczorem poznamy oczywiście decyzję o godzinie 20 czasu polskiego. Później będzie konferencja prezesa Powella i decyzja dotycząca podwyżki stóp procentowych na ten moment wydaje się przesądzona, że będzie to 25 punktów bazowych. Będziemy ten temat szerzej komentować jeszcze oczywiście w najbliższy poniedziałek, natomiast zdaje się, że inwestorzy będą zwracali uwagę na coś innego niż skala samego zacieśnienia polityki pieniężnej w trakcie marcowego posiedzenia i raczej będą skupiali się na wszelkiego rodzaju wskazówkach. Te mogą być zawarte w komunikacie i mogą też paść bezpośrednio podczas późniejszej konferencji prasowej z udziałem prezesa Jeremiego Powella. Chodzi oczywiście o wskazówki dotyczące pivotu Fed, czyli zmiany nastawienia amerykańskiego banku centralnego do prowadzonej przez siebie polityki pieniężnej, bo przypomnijmy, że jeszcze tak naprawdę 2-3 dni przed wybuchem kryzysu bankowego prezes Powell był bardzo, bardzo jastrzębi i wypowiadał się w taki dość, powiedzmy, agresywny sposób, wskazując, że kolejne podwyżki stóp procentowych będą musiały być, będą konieczne. Tych podwyżek będzie musiało być więcej, stopa funduszy federalnych będzie musiała wzrosnąć do wyższego poziomu, natomiast wydarzenia ostatnich dni zmieniły bardzo, bardzo wiele. I rynki oczekują, że prezes Powell zmieni nastawienie. Już nie będzie tak bardzo jastrzębi, już zasygnalizuje, że to nie będzie trzeba podnosić stóp procentowych 3 razy, 4 razy, 5 razy, tylko być może w marcu po raz ostatni, ewentualnie w maju po raz ostatni i też samo zapoczątkowanie, czy sam początek obniżek stóp procentowych, tego cyklu obniżek też ma być wcześniej. Niedawno oczekiwano, że będzie to w marcu, w pewnych wariantach, że będzie to w grudniu. Teraz oczekuje się, że do marca to stopy procentowe spadną już kilkukrotnie, więc spora zmiana w oczekiwaniach i jestem ciekaw, czy prezes Powell coś takiego w przyszłym tygodniu potwierdzi. Jeżeli tak, jeżeli z jego ust wybrzmi taki bardziej głębi komunikat, no to myślę, że dla rynku kryptowalut może być to dość zauważalny katalizator dla ruchu wzrostowego i tu w przypadku Walgo wyjście ponad 23 centy, tak jak mówiłem, może napędzić wzrost w kierunku 29-30 bądź ewentualnie dalej nawet jeszcze wyżej. Idąc do kolejnych projektów, które oczywiście to Wy zaproponowaliście w komentarzach pod ostatnimi materiałami ubiegłotygodniowymi, więc jeżeli chcecie, żebym w przyszłym tygodniu też przyjrzał się notowaniom jakichś konkretnych projektów, dajcie śmiało znać. Mamy tutaj oczywiście Matic, a więc Polygon, odbicie od wsparcia. Właściwie ja mam taką strefę, bo to są dwa wsparcia, ale bardzo, bardzo blisko siebie. 95 centów i $0.03. W mojej ocenie $0.03 miał być ważniejszym poziomem. Okazało się, że rynek jednak osunął się jeszcze do 95. Tu mieliśmy pewne odbicie. Wzrosty nie dotarły do kolejnego oporu zlokalizowanego przeze mnie w okolicy $0.30-$0.31. Mieliśmy przedwczoraj dość wyraźny spadek. No i tak jak w przypadku Bitcoina ten spadek był względnie mały, a wzrosty obserwowane od wczoraj są duże, no tak tutaj mieliśmy dość spory spadek, było to ponad 7%. A wzrosty obserwowane od wczoraj nie są aż tak spektakularne. Wczoraj nieco ponad 3%, dzisiaj też 3%. Zobaczymy, jak się dzień zakończy. Natomiast myślę, że do tego $0.31 Matic może tutaj zmierzać. Ewentualnie wyjście powyżej tego poru może napędzać wzrost w kierunku tych lutowych szczytów, czyli powiedzmy $0.53, $0.54, $0.05 mniej więcej. Poniżej $0.60. Bardzo, bardzo ciekawe miejsce. My idziemy dalej, zerknijmy sobie na BNB. W tym przypadku mamy test technicznego oporu w wysokości $335. Natomiast nawet jeżeli ta bariera zostanie pokonana, to kolejny opór mamy bardzo blisko, bo 335, a kolejny opór 355, więc zostaje tak naprawdę $20 pomiędzy oporem a oporem i w mojej ocenie dopiero wyjście powyżej tego drugiego, czyli powyżej $355, być może napędzi większe odbicie
większe odbicie wzrostowe, odbicie, które teoretycznie mogłoby prowadzić nas w kierunku, no kto wie, może nawet 450 dolarów, czyli w kierunku szczytów tak naprawdę z początku kwietnia 2022 roku, więc póki co dostrzegam jakieś powody do optymizmu, natomiast one są jeszcze dość mocno ograniczone, bo musielibyśmy wybić ponad 355 dolarów, ale uważam, że jeżeli wybijemy, to późniejsza zwyżka będzie już w tym przypadku dość dynamiczna i dość ładny rajd wzrostowy moglibyśmy tutaj oczywiście zaliczyć. Jeżeli chodzi o NIR protokół z kolei, no to w tym przypadku mieliśmy przedwczoraj spadek o 9%, wczoraj wzrost o 2% i dziś o poranku wzrost także o 2%. Więc no, widać, że presja podażowa jak się pojawiła, to była zdecydowanie większa niż presja popytowa, którą obserwujemy chociażby na przestrzeni ostatnich dwóch dni. W mojej ocenie rynek może utrzymywać się w takim przedziale powiedzmy od $1.80 do $2.20 przez jeszcze kilka kolejnych dni. I tak naprawdę większych wzrostów oczekiwam dopiero w momencie, kiedy prezes Powell potwierdzi takie bardziej gołębie nastawienie. Czy może, okej, ja nie nastawiam też się na to, że on wyjdzie i powie, nie, no sytuacja jest tak tragiczna, że musimy obniżyć stopy procentowe. On mimo wszystko stawiam, że będzie sprawiał jakieś pozory, że sytuacja nie jest tak tragiczna, jak mogłaby być, że okej, tutaj jakieś banki upadły, jakiś się zamknął, ale tutaj już jednego uratowaliśmy, kolejne też uratujemy, wszystko będzie w porządku. Natomiast zakładam, że inwestorzy będą czytać między słowami i nawet jeżeli on nie powie tego wprost, że Rezerwa Federalna zmieni swoje nastawienie, to brak wskazań, że konieczne będzie dalsze podnoszenie stóp procentowych do wyższych poziomów, bo inflacja utrzyma się na wyższych poziomach przez dłuższy czas, będzie równoznaczny z przyznaniem się, że to, co mówił nieco ponad tydzień temu, na dzień dzisiejszy czy za tydzień już będzie totalnie nieaktualne. Więc w mojej ocenie brak jastrzębiego komentarza będzie równoznaczny z wypowiedzeniem gołębiego komentarza, nawet jeżeli on nie zostanie wprost zakomunikowany. Jeżeli po prostu brak pewnych zdań, brak pewnych słów, sformułowań będzie odbierany tak, jakby powiedziane zostało coś bardziej gołębiego. Myślę, że w ten sposób to będzie rozgrywane, no bo polityka banku centralnego jest dość delikatnym tematem i prezes banku centralnego nie może sobie wyjść i publicznie powiedzieć wszystkiego, co wie i co będzie robił, bo to mogłoby negatywnie wpłynąć na same rynki, czy przede wszystkim na samą gospodarkę. Więc do pewnych kwestii nie można się oficjalnie przyznawać zbyt wcześnie. Trzeba stwarzać pozory. Wiele banków centralnych, szczególnie na przestrzeni ostatnich miesięcy, takie pozory sprawiało. Rezerwa Federalna może też takie pozory sprawiać, choć wydaje się, że to już nie może być na tak jastrzębim tonie, jak te ostatnie wypowiedzi chociażby, czy te sprzed nieco ponad tygodnia, czy te z konferencji prasowej po ostatnim posiedzeniu. Wydaje mi się, że już prezes Powell tak agresywny nie będzie. My idziemy dalej, zerknijmy sobie na to, co dzieje się obecnie na notowanie Hedery Hashgraph. W tym przypadku sytuacja oczywiście podobna, czyli znowu przedwczoraj mieliśmy spory spadek o prawie 9%, wczoraj odbicie o 1,7%, dzisiaj odbicie o 1,6%, więc bardzo mała presja popytowa nam się tutaj pojawiła. To oczywiście zwiększa ryzyko kontynuacji spadków w perspektywie krótkoterminowej w kierunku 5,6 centa, ewentualnie 5,1 centa, bo ja bym na te dwa poziomy tak naprawdę zwracał tutaj uwagę. Oczywiście ten pierwszy jest ważniejszy, drugi jest mniej istotny, był testowany mniej razy, natomiast na te dwa pułapy cenowe bym zwracał uwagę i teoretycznie do nich spadek wydaje mi się dość prawdopodobny. Natomiast większe wzrosty dopiero jeżeli już fundamentalne potwierdzenie znajdą po posiedzeniu Rezerwy Federalnej w przyszłym tygodniu. Jeżeli chodzi o opory 7,5 centa, bardzo, bardzo ciekawa strefa, właściwie od tych wierzchołków z połowy września ubiegłego roku moglibyśmy sobie to wszystko określić. Ewentualnie dalej kolejny opór, to jest bariera gdzieś powyżej już 9 centów. My idziemy dalej, zerknijmy sobie na AVAX, a więc Avalanche. W tym przypadku dość ciekawie to wygląda, dlatego że ta większa presja podażowa przedwczoraj pojawiła się w okolicy konkretnego technicznego poru, bariera 17 dolarów i 70 centów. Tak więc jeżeli spadki byłyby kontynuowane, to ja bym celował w powrót w rejon 14 dolarów i 50 centów. I tak naprawdę dopiero wyjście powyżej 17,70 mogłoby napędzić wzrost. Też dość ograniczony, bo wzrost do 21,50, a dopiero wyjście powyżej 21,50 mogłoby otworzyć drzwi do nieco większych wzrostów. Tu kolejny opór
jest gdzieś w rejonie 25 dolarów i dalej tak naprawdę powyżej 30 dolarów. Kolejny projekt, który zaproponowaliście na dziś, to jest IMX i to jest projekt, którego kurs znajduje się na ten moment w okolicy ciekawego oporu. Jest to opór w wysokości dolara i 30 centów. Mamy dość ładny wzrost i tutaj przybliżę Wam troszeczkę. O. Zwróćcie uwagę, że te przedwczorajsze spadki były małe. Tu były spadki o nieco ponad 1%. Wczoraj mieliśmy wzrost o ponad 2%, dziś mamy wzrost o ponad 10%. Więc jest to projekt, który wyróżnia się przynajmniej na tle tych, o których mówiłem do tej pory. Jeżeli ten opór, który teraz jest testowany, zostałby pokonany, czyli wyraźnie świeca dzienna musiałaby się zamknąć powyżej, no to wówczas stawiałbym na możliwość kontynuacji wzrostów nawet w kierunku 2 dolarów. I też Wam troszeczkę oddalę, żebyście widzieli, na jakiej podstawie ten kolejny opór został wyznaczony, bo on był po raz pierwszy testowany jako wsparcie. Miało to miejsce w drugiej połowie stycznia ubiegłego roku. Później był testowany w marcu ubiegłego roku jako opór, później tu jako wsparcie, tu jako opór, więc dość ciekawa strefa, a to jest całkiem spory potencjał. Nie oszukujmy się, między $30 a $2 jest całkiem sporo miejsca. Sytuacja tak optymistycznie nie wygląda z kolei na notowaniach Fed, czyli Fetch AI. Projekt, którego kurs oczywiście dość ładnie zwyżkował. Przedwczoraj mieliśmy spadek o 9%, wczoraj odbicie o niespełna 3%, dziś o poranku wzrost o nieco ponad 2%. Na pewno plusem jest to, że wciąż utrzymujemy się powyżej technicznego wsparcia w wysokości 37,5 centa, czyli potencjał spadkowy jest dość mocno ograniczony, bo gdybyśmy mieli spadek do najbliższego wsparcia, to tylko i wyłącznie tutaj. Natomiast żebyśmy mogli mówić o większych wzrostach, to w mojej ocenie ważne byłoby wybicie nowych wierzchołków, czyli najlepiej wyjście powyżej 54 centów. Wtedy kolejny opór mamy zlokalizowany gdzieś w rejonie 67 centów i dalej następny tak naprawdę można by sobie kreślić gdzieś w rejonie 94-95 centów, czyli ten potencjał byłby całkiem spory. Natomiast ja nastawiam się na to, że rynek kryptowalut na przestrzeni najbliższego tygodnia będzie wykazywał się nieco mniejszą zmiennością. Nie oczekuję tutaj jakichś spektakularnych wzrostów czy też spadków, bo po pierwsze weekend, po drugie wszyscy czekają na decyzję monetarną Fedu, która tak naprawdę ma potwierdzić tylko pewne oczekiwania, bo zdziwiłbym się bardzo mocno, gdyby prezes Rezerwy Federalnej brzmiał tak samo jastrzębio, jak brzmiał jeszcze tydzień czy dwa temu. Sporo się w tym czasie zmieniło w globalnej gospodarce. Mamy najpoważniejszy kryzys bankowy od 2008 roku. Upadły dwa średniej wielkości banki w Stanach Zjednoczonych. Jeden po prostu się zamknął, czyli już mamy trzy. Kolejny trzeba było ratować całkiem sporym zastrzykiem finansowym. Do tego szwajcarski bank trzeba było ratować całkiem solidnym zastrzykiem finansowym. Więc jakby nie patrzeć, ta sytuacja nie jest tak optymistyczna, jak była dwa tygodnie temu, czy jeszcze nieco ponad tydzień temu tak naprawdę. I dodatkowo jest cała lista, ich jest kilka, czy nawet kilkanaście banków, które w dalszym ciągu tak naprawdę są zagrożone upadłością i oczywiście nie mówię, że one popadają, ale być może czy to Rezerwa Federalna, czy rząd federalny będą musiały znowu pompować kolejne dziesiątki, jeżeli nie setki miliardów dolarów, żeby ten system bankowy tak naprawdę utrzymać przy życiu. Więc to może być taka kroplówka, ale całkiem duże te krople mogą z niej tak naprawdę lecieć, żeby wszystko wytrzymało i tak naprawdę przetrwało w takiej formie, w jakiej znamy to tak naprawdę obecnie. Z mojej strony to by było na tyle. Jeżeli oczywiście materiał się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie, żebym w przyszłym tygodniu przyjrzał się notowaniem jakichś konkretnych coinów, dajcie proszę znać oczywiście w komentarzach pod tym dzisiejszym materiałem. Ja tylko przypomnę, że w przyszłym tygodniu materiały pojawią się w poniedziałek, w środę oraz w czwartek. Nie będzie materiału w piątek, dlatego że w piątek jestem w Krakowie, zresztą wszyscy jesteśmy w Krakowie, już w czwartek do Krakowa się wybieram. Konferencja Invest Cups, to właśnie na tej konferencji, czy podczas tej konferencji odbędzie się gala wręczenia nagród w konkursie Invest Cups, do głosowania, w którym zachęcałem Was na przestrzeni ostatnich tygodni. Udział w wydarzeniu jest oczywiście bezpłatny. Wiem, że jest bardzo wielu prelegentów. Teoretycznie miało być ich około 120. Na ten moment jest ich chyba już ponad 150 tak naprawdę. Więc spora dawka wiedzy na temat szeroko pojętego inwestowania. Jeżeli ktoś z Was interesuje się inwestowaniem, czyli właściwie każdy z Was, i tu nie mówię tylko o rynku kryptowalut, bo będą panele, debaty, wykłady na temat rynku kryptowalut, na temat rynku nieruchomości, sztuki, walut, akcji, obligacji, inwestowania pasywnego, alternatywnego, crowdfundingu. Właściwie każdy
każdy temat, jaki jesteście w stanie sobie wyobrazić związany z inwestowaniem, będzie strefa przeznaczona kobietom, więc jeżeli ogląda mnie jakaś kobieta i chce spotkać się z innymi kobietami, nie tak, że na sali, gdzie jest, wiecie, 2000 osób, z czego 1900 to mężczyźni, tylko chce się spotkać na sali z głównie babkami tak naprawdę, poznać inne kobiety, które inwestują, to na InvestCaps będzie specjalna strefa inwestowania kobiet, gdzie będą występowały też kobiety, gdzie będzie mnóstwo kobiet, więc zachęcam, bo naprawdę jest to jedyne tego typu wydarzenie na taką skalę w Polsce. Jest to największa konferencja w Polsce i jedna z największych w Europie. Jedyne, co trzeba zrobić, to po prostu wejść na stronę investcaps.pl i odebrać swój bezpłatny bilet. Trzeba się po prostu zarejestrować, odebrać swój bezpłatny bilet na maila, wtedy wchodzicie do Centrum Kongresowego ICE, pokazujecie kod QR, który na maila dostaliście, dostajecie badża i po prostu wchodzicie i możecie wziąć udział bezpłatnie we wszystkich wykładach, a tych będzie mnóstwo, bo wydarzenie jest dwudniowe, zaczyna się w piątek z samego rana, trwa do samego wieczora i później w sobotę od samego rana do samego wieczora, więc naprawdę bardzo, bardzo dużo wiedzy, będzie można spotkać się z nami, ja będę brał udział w dwóch debatach, Patryk też będzie brał udział w jakichś panelach, wiem, że na pewno jedna debata i jeden chyba wykład będzie miał, dodatkowo będzie miał stoiska swoje, więc będzie można go też spotkać i na stoiskach, i na korytarzach, będzie można z nami porozmawiać, będzie Janusz, będzie Marta, wszyscy tak naprawdę, którzy tworzą ten kanał, będą tam i będzie można się z nami spotkać, porozmawiać, myślę, że bardzo, bardzo fajny event, tak więc wpadajcie. Nie przeciągam, nie przedłużam. My słyszymy się oczywiście poniedziałek, środa i czwartek. Trzymajcie się, cześć!